Hej, tu Karolina, witam Was w Inspiracjach Czerwca. Jestem trochę spóźniona, bo dopiero co wróciłam ze Szkocji i też wybaczcie mój głos, ale trochę się przeziębiłam. Mam wrażenie, że ten kraj sprzyja jakimś niestabilnym stanom mojego zdrowia. Dlatego mam ze sobą herbatę. Oczywiście nie będę jej piła podczas filmu, bo inaczej będzie on trwał dobre 45 minut. Mam dzisiaj dla Was nową falę inspiracji, czy też ulubieńców. I powiem Wam, że jest ona wyjątkowo kulturowa, nie mam nic w dziale urody, nawet nie ma nic jedzeniowego i pierwszą kategorią jest kategoria modowa, która też jest dosyć niecodzienna, bo chciałam się z Wami podzielić moim odkryciem, jeśli chodzi o etyczne marki. W dodatku chodzi tutaj o markę bielizny, czyli o Organic Basics, o których też mówiłam, wydaje mi się, parę tygodni temu w porannej rutynie. Zawsze miałam z tym problem, że starałam się kupować jak najmniej lub też kupować właśnie półetycznych marek. Natomiast w przypadku bielizny nie wiedziałam zupełnie, dokąd się udać i lądowałam w złej sieciówce. I tak odkryłam, słuchajcie, ostatnio Organic Basics, czyli firmę, która szyje z organicznej bawełny. Jest to bardzo porządna, etyczna marka, która rzeczywiście szyje produkty najwyższej jakości. Po raz kolejny przelatuje już samolot nad moim domem, kiedy to nagrywam, także liczę na Waszą wyrozumiałość. Ja zamówiłam sobie kilka zestawów z Organic Basics i wydaje mi się, że przysługuje mi jakiś kod rabatowy, także zajrzyjcie sobie do opisu, bo tam zostawię Wam jakieś linki czy też zniżki. Teraz czas na książkę i książką, którą chcę się dzisiaj z Wami podzielić, jest Bogaty Budda autorstwa Sylwii Kocoń. Jest to książka, na którą trafiłam totalnie przypadkiem. Jest to książka z kategorii samorozwój, tak mi się wydaje, znaczy jestem pewna. I jest to książka, która zachwyciła mnie w tym miesiącu, która bardzo zmieniła moje podejście do wielu rzeczy. W dużym skrócie, co wiadomo, u mnie jest dosyć trudne, ale postaram się. W dużym skrócie chodzi o to, że pracując nad sobą duchowo, często wybieramy jedną z dwóch dróg. Albo idziemy właśnie w taką stronę biednego Buddy, mnicha, osoby, która w ogóle nie uczestniczy w świecie materialnym, musi się wyrzekać innych wszystkich takich hedonistycznych pobudek i po prostu udaje się właśnie w medytację. Natomiast ta skrajna druga strona to jest taka strona bardziej coachingowa. Pracujemy nad sobą, wizualizujemy swoje marzenia, chcemy mieć to, to, to i to. A ta książka łączy te dwie rzeczy. Mówi o tym, że możemy być osobami duchowymi, które żyją w zgodzie ze sobą, które mają w sobie tę emocjonalną dojrzałość, a jednocześnie sięgać po tą obfitość naszego świata, która niekoniecznie musi oznaczać pieniądze. Bardzo fajnie właśnie zmienia podejście do pieniędzy i pokazuje nam narzędzia, jak można pracować ze sobą, aby rzeczywiście wyczarować sobie swoje wymarzone, idealne życie. Przede wszystkim zrozumieć, czego tak naprawdę chcemy. Genialna książka, bardzo Wam polecam, super napisana. Nie jest to ani takie nachalne, ani nie jest to lanie wody. Naprawdę super, super, super publikacja. Zachęcam, jest to wydawnictwo Sensus. Dalej przejdziemy do filmów. Pierwszy film, który obejrzałam, jest to film, który był nominowany do Oscara w tym roku. Jest to film Black Klansman, czyli jest to film Spike'a, który chciałam obejrzeć od bardzo, bardzo dawna. Jest to film o Ku Klux Klanie, a dokładnie o tym, jak czarnoskóry mężczyzna manipuluje Ku Klux Klan po to, żeby wejść do ich bractwa. Pokazuje też nie tylko właśnie rasizm w kontekście Ku Klux Klanu, czyli oczywiście białych ludzi, którzy chcą zniszczyć czarnoskórych, jakby to nie nazwać. Ale też pokazuje właśnie to, jak ruchy czarnoskóre rozwijają swoją wrogość względem ludzi białych. Naprawdę super zrobiony film, genialna muzyka, bardzo trzyma w napięciu, świetny scenariusz, polecam Wam serdecznie. Uważam, że to jest na pewno bardzo ważny temat. I drugi film, który obejrzałam już po raz kolejny, ale nigdy chyba tutaj o nim nie wspominałam, jest to film Dzika Droga. Jest to film z Reese Witherspoon. Jest to niesamowita opowieść o kobiecie, która przeszła bardzo wiele w swoim życiu, sięgnęła dna,
zrozumiała, że nie wie, co ma robić i postanowiła przejść słynną drogę pieszą. To się chyba nazywało PCT, czyli przejść całą zachodnią granicę Stanów Zjednoczonych, aż od Meksyku do Kanady pieszo. I oczywiście na tej drodze dochodzi do wielu wniosków, ma ciągłe jakieś wizje z przeszłości, jest wiele retrospekcji, bardzo, bardzo ciekawy film właśnie o podróży w głąb siebie. No i genialna rola Reese oraz Laurie Dern. I skoro już mówię o tych dwóch paniach, to kolejnym moim ulubieńcem jest serial Wielkie Kłamstewka, drugi sezon. Obie te kobiety tam grają. Jest to serial, którego pierwszy sezon podbił moje serce, kiedy byłam w Madrycie, to było jakieś półtora roku temu. Z utęsknieniem czekałam na drugi sezon, absolutnie mnie nie zawiódł. Za chwilę jest ostatni odcinek, więc nie wiem, jak to się stało. W tym sezonie gra też Meryl Streep. Jeżeli nie widzieliście pierwszego sezonu, to oczywiście Was zachęcam. Jest to serial o małym, bogatym miasteczku w Kalifornii, do którego ludzie sukcesu posyłają swoje małe dzieci i dochodzi tam do różnych tragedii, do różnych, może nie tyle intryg, co jest to film jednocześnie obyczajowy, ale z kryminałem w tle, który pokazuje to, że życie ludzi, którzy z pozoru są idealni, bogaci, piękni i odnieśli sukces, wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam to serdecznie polecam. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest aplikacja Babbel, o której mówiłam już w styczniu. Ja wróciłam do nauki francuskiego. Po pierwsze, kocham ten język, po drugie, naprawdę uwielbiam tę platformę. To, w jaki sposób są przygotowane te kursy, to jakie są szybkie, dynamiczne, bardzo takie zróżnicowane, nie nudzą się, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, także jeżeli szukacie jakiegoś narzędzia do nauki języków, to bardzo Wam polecam właśnie Babbla. I jeszcze w tym świecie kultury i publikacji jest coś, o czym muszę Wam powiedzieć i są to moje dwa artykuły na stronę internetową magazynu Craft. Magazyn ten rusza tej jesieni, a ja mam przyjemność być jego częścią i na stronie są już dostępne dwie moje publikacje. Pierwszy z nich to jest felieton Ekoasceza o tym, czy można być eko i żyć normalnie, a drugi jest to artykuł Nie ma planety B, w którym mówię o markach zagranicznych, które dbają o planetę, które mają nowatorskie pomysły i z których my powinniśmy czerpać inspirację. Trochę też porównuję je do marek polskich, także oczywiście podlinkuję Wam oba te wpisy, bo ja jestem przeszczęśliwa, bardzo dumna, że mogę rozpoczynać jakąś swoją taką drogę pisarską, a przy okazji bardzo będzie miło, jeżeli Wy je przeczytacie i dacie mi znać, co sądzicie o moim piórze. Przedostatni ulubieniec czerwca to będzie kolacja Chefs for Change. Jest to wydarzenie organizowane przez kampanię roślinnej kampanię Roślinnie Jemy, która jest częścią Fundacji Otwarte Klatki. Jest to seria kolacji fine diningowych, czyli takich eleganckich kolacji, które odbywają się w różnych miastach w Polsce po to, aby popularyzować dietę roślinną. Biorą w nich udział najlepsi szefowie kuchni w całej Polsce. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w tej edycji poznańskiej. To było niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o całą organizację, o możliwość spróbowania dań przygotowanych przez naprawdę czołowych szefów kuchni w Polsce. Jednocześnie oczywiście wszystko było roślinne, do każdego dnia było albo wino, albo kombucha, albo zakwas. No i posiłki były po prostu przepyszne, a to we wspaniałej atmosferze. Te kolacje będą odbywały się cyklicznie i można kupować sobie na nie bilety, także oczywiście zostawię Wam wszelkie informacje w opisie. Dla mnie było to mega inspirujące i przepiękne wydarzenie, więc nie mogłam go tutaj nie uwzględnić. I na sam koniec, jako ulubieniec czerwca, chciałabym tutaj powiedzieć o Highlands, czyli o szkockim pogórzu. Co prawda my skończyliśmy tę podróż chyba 2 lipca, ale dla mnie były to na pewno niezapomniane chwile. To była podróż marzeń w zasadzie mojej mamy, która już
Od lat planowała wyjazd do Szkocji przy okazji mojej graduacji, ale o tym Wam opowiem w przyszłych filmach i w kolejnych ulubieńcach. Natomiast końcówkę czerwca spędziliśmy jeżdżąc po Szkocji, to były widoki nie z tej ziemi. To było chyba najpiękniejsze widoki, jakie miałam przyjemność zobaczyć w całym swoim życiu. Dlatego niezmiernie się cieszę, że już za tydzień zobaczycie to wszystko w vlogu. Tutaj kończą się moje ulubieńce czerwca. Jak zawsze czekam na Wasze inspiracje w komentarzach. Porozmawiajmy o ulubionych książkach, filmach, kosmetykach, produktach, podróżach i o czymkolwiek tylko zechcecie. Dziękuję Wam za oglądanie i my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie i w poniedziałki rano o 8 w podcastach. Do zobaczenia lub do usłyszenia. Pa!